I zapraszamy na kolejny finał Ligi CNBA. Komary kontra z kimś. Mamy pierwsze cywilnie w dzisiejszym meczu. Zawodnika, że z kimś mamy 18 sekund na to, będziemy w reakcji. Za 3 punkty. Skutecznie z numerem 3. Kasper Bartosz. Patryk Wall, zgubiona piłka. Piłka dla zespołu Komarów. Blisko tam zdobycia 2 punktów. Z numerem 30 Szymon Rasiński. I mamy skuteczną odpowiedź zespołu. Z kimś Kacper Kramarz zdobywa pierwsze punkty dla swojego zespołu. 3-3. Jeszcze jedna próba rzutu za 3 punkty. Piotr Kacprzak, tym razem niecelnie. I zespół z kimś rozpoczyna akcję ofensywną. Piotr Trepka, samodzielne wejście. Również piłka nie znajduje drogi do kosza. Zatem w akcji ofensywnej zespół Komarów. I skutecznie z numerem 7. Michał Micielski. Piłka na drużynie z kimś. Będziemy mieli 18 sekund na dokończenie tej akcji. Piłka ląduje na aucie, wybijana przez któregoś z zawodników z Komarów. Zatem zespół z kimś rozpocznie z linii końcowej. Patryk Wał, z pół dystansu nie doleciała ta piłka. Marcin Gortat bardzo blisko było tej piłki. Jeszcze jedna próba rzutu za 3, kto zbierze? Piotr Kacprzak. Zbiórka ofensywna i Komary ciągle w natarciu. I mamy odgwizdany błąd 5 sekund Marcina Gortata. Piłka dla zespołu z kimś. Kacper Kramarz wyprowadza akcję ofensywną swojego zespołu. I kolejna próba za 3 punkty. Tym razem minimalnie za krótko z numerem 10 Patryk Wal. Z numerem 0 faulował po raz pierwszy dziś Marcin Gortat. I odgwizdany faul Marcina Gortata. Pierwszy faul w dniu dzisiejszym tego zawodnika. Faul ofensywny. I skutecznie za 3 punkty Kacper Kromer. Mamy wynik 6-3 dla zespołu z kimś. I tym razem faulował z numerem 33 Mateusz Staniszek, a na linii rzutów osobistych z numerem 30 Szymon Rasiński. Na linii rzutów wolnych Szymon Rasiński. I pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Wynik 6-6. I szansa na objęcie prowadzenia. Jeszcze raz będziemy mieli powtórzony rzut wolny. Z graczy w czarnych strojach zbyt szybko przed obszar ograniczony. I drugi już wykonany poprawnie. Wynik 7-6 dla zespołu Komary.
i odważne wejście Kacpra Kramarza. Tym razem faulowany Kacper Kramarza przemienił zawodnik Komarów. Z numerem 7 Michał Micielski i Kacper Kramarz staje na linii rzutów osobistych. Szansa na 2 punkty. Pierwsza wykorzystana. I druga również, zatem drużyna z kimś obejmuje jednopunktowe prowadzenie. I skutecznie Piotr Kacprzak indywidualnie pod koszem. Patryk Wal nie ustał tutaj na nogach. I mam jeszcze stratę Kacpra Kramarza. I w szybkim ataku. Skutecznie Jonathan Ikenacho zdobywa kolejne 2 punkty dla swojej drużyny. To już 8 do 11. Z pół dystansu. Piotr Trepka. Również niecelny. Jeszcze blisko przechwytu. Kacper Kramarz odważnie tam walczy zespół z kimś. I mamy odgwizdany błąd. 8 sekund. Piłka dla zespołu z kimś. Zbyt długo wyprowadzali piłkę z własnej połowy zawodnicy Komarów. 14 sekund akcji mają z kimś. I tym razem skutecznie w obronie z numerem 7 Michał Micielski. I mamy odgwizdany faul Kacpra Kramarza. Pierwszy indywidualny faul tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Mamy zmianę w zespole Komarów. Boisko opuszcza Jonathan Ikenacho, a w jego miejsce z numerem 8 Adam Kikowski. Na boisku pojawi się Adam Kikowski. Adam Kikowski, próba rzutu za 3. Kto zbierze? Zbiera Kacper Kramarz. I oto on wyprowadza akcję ofensywną swojego zespołu. Patryk Wal za 3 punkty. Również niecelnie. To tam zbiera z numerem 33. 11 sekund na ponowienie tej akcji mają zawodnicy w czarnych strojach. W ofensywie zbiera Mateusz Staniszek. 11 na boisku po raz pierwszy dziś Dominik Staniszek. Skutecznie. Bardzo ładne wejście. Patryk Wal zdobywa kolejne 2 punkty dla swojego zespołu. I skuteczna odpowiedź zespołu Komarów. Dominik Stańczyk za 3 punkty. Pięć minut do końca pierwszej kwarty tego spotkania. Wynik 14 do 10 dla Komarów. I teraz Kacper Kramarz z szansą na zmniejszenie przewagi. Minimalnie przestrzelony. Ten rzut za 3 punkty i odgwizdany. Błąd wyjścia poza boisko z numerem 30. Szymon Rasiński opuszcza w tym momencie boisko, a w jego miejsce z numerem 31 Rafał Miller. Przewinienie zawodnika Komarów z numerem 11 to Dominik Stańczyk. I faul odgwizdany Dominikowi Stańczykowi. Zespół Komarów i mam kolejną zmianę w zespole Komarów. Opuszcza boisko Piotr Kacprzak, a w jego miejsce z numerem 14 Tomasz Woźniak. A w zespole z kimś pojawia się na boisku Dominik Tonkiel. Próba za 3 punkty nieskuteczna, ale przy tej dobitce faulowany Filip Tonkiel. Filip Tonkiel w tym momencie faulowany, staje na linii rzutów osobistych. Szansa na 2 punkty. Po raz pierwszy dziś Adam Kikowski.
Czwarty faul Komarów w pierwszej kwarcie. Filip Tomkiel, dwa rzuty rolne. I pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Zdobyty. Mamy 11 punkt na koncie ekipy Skills. Drugi już, nie? Zbiórka ofensywna Komarów. I to oni wyprowadzają w tej chwili swoją akcję ofensywną. I kolejna próba z zarzutu za 3 punkty. Nieudana. Mamy kontrę zespołu z kimś. Skutecznie. Piotr Trepka za 2 punkty i mamy szansę na akcję 2 plus 1. Piotr faulowany w tej akcji ofensywnej, a faulował z numerem 14 Tomasz Woźniak. I to jego pierwszy faul indywidualny w dzisiejszym spotkaniu. Rzut osobisty niewykorzystany zbiera Marcin Gortat i to on wyprowadza w tej chwili akcję ofensywną swojego zespołu. Próba rzutu z pół dystansu z numerem 14 Tomasz Woźniak. Nieskutecznie. I zespół z kimś w akcji ofensywnej. Jeszcze raz za 3 punkty próbuje. Patryk Wal nieskutecznie. Ale mamy jeszcze przechwyt zawodnika z numerem 9, Filipa Tonkiela. I kolejne odważne wejście Piotra Trepki. Faulowany, stanie na linii rzutów osobistych. Kolejne dwa rzuty osobiste na wykorzystanie. I mamy przerwę na żądanie. Ale zanim dwa rzuty wolne, to wcześniej 60 sekund przerwy. O przerwę poprosi. Zapraszamy na krótką przerwę i wracamy po timeoucie. Przypomnę, faulował z numerem 31 Rafał Miller i to jego pierwszy faul indywidualny w dniu dzisiejszym. I rzut osobisty pierwszy niewykorzystany. I drugi celny. Mamy kolejny remis w tym spotkaniu. 14 do 14. Przechwyt z numerem 9. Filip Tonkiel. W zespole Komarów na boisku pojawili się Maciej Lasiński i Rafał Miller. I teraz Filip Tonkiel. Próba rzutu z pół dystansu. Już przed końcem czasu na akcję. Zbiera Marcin Gorta. To on przenosi piłkę na połowę przeciwnika. Poza boiskiem. I niestety pomyłka. Marcin Gortat wyrzuca piłkę na aut. Zmylony tutaj. Kolega stał za linią boczną. Pojawia się Kuba Ruski, wchodzi także z 20. Igor Grodzki.
mamy w tym momencie? Zmianę w zespole z kimś? Na boisku pojawi się Kuba Orłowski oraz z numerem 20 Maciej Rasiński. Odgwizdany błąd kroków, strata na rzecz zespołu Komary. Dominik Stańczyk, podanie do Marcina Gortata, indywidualna akcja. Marcin faulowany. Czwarty faul indywidualny zespołu z kimś. Także jeszcze nie karane. Tam jest sobie z tymi. W zespole Komarów. Boisko opuszcza Marcin Gortat. A w jego miejsce z numerem 91 Marcin Nowak. Przechwyt zespołu z kimś i skuteczna egzekucja. Dwa punkty zdobywa z numerem 25 Tomasz Sińczak. Staje on w tej chwili na linii rzutów osobistych. Szansa na akcję 2 plus 1. Dodatkowa szansa na dodatkowy punkt z linii rzutowych. Tomasz Sińczak. Rzut osobisty niewykorzystany, natomiast zbiórka w ataku. Filip Tomkiel, niestety Filip niecelnie podaje do swojego kolegi. Piłka opuszcza boisko, zatem Komary z linii bocznej. I kolejny faul. Marcin Nowak będzie miał szansę na 2 punkty z linii rzutów wolnych. Małe przyjmienie zawodnika z Kings z numerem 10, Patryk Wall. Przewinił Patryk Wall z numerem 10 zespołu z kimś. Pierwszy faul indywidualny, a na linii rzutów osobistych Marcin Nowak. I pierwszy rzut osobisty nie wykorzystany. Drugi również, ale mamy zbiórkę w ataku z numerem 14, Tomasz Woźniak. I skuteczna obrona zespołu z kimś, jednak Patryk Wall popełnia błąd kroków i piłka wraca z powrotem do zespołu Komarów. Za 3 punkty mocno niecelnie z numerem 11 Dominik Stańczyk i piłka z linii końcowej wybijana przez zespół z kimś. Minuta 42, 2 sekundy do zakończenia pierwszej kwarty tego spotkania. Wynik 16 do 14 dla zespołu z kimś. Indywidualna akcja. Kuba Orłowski podwyższa prowadzenie zespołu z kimś do 4 punktów. Mamy mocną obronę. Tomasz Sińczak. A faulował z numerem 25 Tomasz Sińczak. Ponieważ jest to 5 faul drużynowy zespołu z kimś w tej kwarcie, to Maciej Rasiński staje na linii rzutów osobistych. Zmiana w Komarach. Wraca na parkiet. My mamy zmianę w zespole Komary. Boisko opuszcza Dominik Stańczyk, a w jego miejsce Michał Micielski. Maciej Rasiński, pierwszy rzut osobisty, wykorzystany. Trzypunktowe prowadzenie Komarów. Z zespołu z kimś, przepraszam. Drugi również. Strata Komarów zmalała do dwóch oczek. Dwupunktowe prowadzenie zespołu z kimś. I odwizdane kolejne przewinienie zespołu Komarów. Rafał Miller faulował. I na linii rzutów osobistych staje Kacper Kromer.
Zmiana na zespole Komarów, Piotrek Kaczczak wraca na parkie, a na niej rzutu wolny Kasper Kromer. Dwie szanse na powiększenie prowadzenia. No i pierwszy rzut osobisty niewykorzystany. I drugi również. Kto zbierze tą piłkę? Zbierają Komary, ale niestety piłkę tracą i próba rzutu za 3 punkty z numerem 20. Niecelnie, ale mamy Filipa Tonkiela, który zbiera ofens w ofensywie i dobija skutecznie, podwyższając wynik tego spotkania na 20-16. Można tutaj tak, tylko żeby na boisko nie wchodzili. Mocne wejście zawodnika z numerem 91, Marcin Nowak. Rzut niecelny, tak jak po drugiej stronie. Mamy jeszcze przewinienie z numerem 9, Filip Tonkiel. I kolejne rzuty wolne dla zespołu z Komary. Tym razem na linii rzutów osobistych Michał Micielski. Dwie szanse na linii rzutów wolnych Michał Micielski. I pierwszy rzut osobisty wykorzystany, 17-20. Prowadzi zespół z kimś. Drugi rzut osobisty niewykorzystany, kto zbierze? Zbiera zespół z kimś. I za 3 punkty. Skutecznie z numerem 25 Tomasz Sińczak. Ostatnie 20 sekund pierwszej kwarty. Piotr Gwizdany przewinienie Marcina Nowaka, pierwszy faul indywidualny i na linii rzutów osobistych staje z numerem 4 Kuba Orłowski. A ja przypomnę, że już po zakończeniu pierwszej kwarty mamy kolejny występ. 3 sekundy do zakończenia tej pierwszej kwarty tego spotkania, wynik 23-17, już 24-17. Powiększa się przewaga. Siedmiopunktowe prowadzenie zespołu z kimś. I zobaczymy, jak ostatnie 3 sekundy rozegra zespół Komarów. Jest 8 punktów przewagi, 3,5 sekundy. Oba rzuty osobiste wykorzystane. Blisko było szybkie reakcje. Jeszcze próba rzutu z numerem 31 Rafał Miller. Rzut niecelny. I ostatecznie pierwsza kwarta tego spotkania kończy się wynikiem 25-17 dla zespołu z kimś. Zapraszamy na krótką przerwę i drugą odsłonę tego spotkania.
I wracamy na drugą kwartę tego spotkania. Wynik 25 do 17 dla zespołu z kimś. Zobaczymy, jaką odpowiedź przygotował zespół Komarów. I odgwizdane w tym momencie przewinienie z numerem 30. Szymon Rasiński. I to pierwszy faul indywidualny tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Bardzo ładna akcja dwójkowa. Zespół z kimś zakończona efektownym wejściem Filipa Tonkiela. To już 27 do 17 i kolejna akcja ofensywna zespołu Komarów nieskuteczna. I Patryk Wal za 3 punkty to zbierze. Zbiera Piotrek Kacprzak i Marcin Gortat. W szybkim ataku oddał do kolegi na obwód. Mamy przewinienie z numerem 9 Filip Tonkiel. Będziemy mieli 14 sekund na ponowienie wyjazdu. Na Marcinie Gortacie przed akcją rzutową, także zespół Komarów zacznie z linii końcowej boiska. My mamy zmianę. Filip Tonkiel opuszcza boisko, a w jego miejsce Kacper Kromer. Pozostało. Próba rzutu z pół dystansu niecelna, ale zbiera Piotrek Kacprzak. Kolejna próba rzutu za 3 punkty z numerem 30. Szymon Rasiński również niecelnie i to zespół z kimś w tej chwili rozpoczyna akcję ofensywną. Mamy odgwizdane przewinienie ofensywne. Faul w ataku, a faulował Patryk Wal. I to drugi faul indywidualny tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Piotr Kacprzak za 3 punkty. Mocno niecelnie. I piłka z linii końcowej dla zespołu z kimś. Próba wejścia. Kacper Kromer, indywidualna akcja. Nieudana, ale w szybkim ataku Marcin Gortat. To może dopiero za chwilę. Faulowany jednak podczas próby rzutu. Stanie na linii rzutów osobistych. A faulował Kuba Orłowski. I to pierwszy faul indywidualny Kuby Orłowskiego w tym spotkaniu. Mamy zmianę w zespole z kimś. Na boisku pojawi się Piotr Repka oraz Kacper Kramarz. W miejsce z numerem 20. Igora Grodzkiego oraz Tomasza Sińczaka. No i jest pierwszy. I mamy pierwsze punkty Filipa Marcina Gortata. Pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Drugi również. I mamy wynik 19 do 27 dla zespołu z kimś. Kuba Orłowski, próba rzutu za 3 punkty, minimalnie niecelnie, zbiera w defensywie Marcin Gortat. I do zespół Komarów wyprowadza akcję ofensywną. Piotr Kacprzak do kolegi, piłka wędruje po obwodzie do Marcina Gortata. I Marcin, indywidualna akcja, mocno naciskany. Zaliczony rzut Marcina Gortata, 2 punkty. I jednocześnie odgwizdany faul. Natomiast później już po rzucie mieliśmy jeszcze przewinienie. A faulował z numerem 7 Michał Micielski z zespołu Komary. I odgwizdane przewinienie Piotra Kacprzaka.
Kolejne brzmienie. Tym razem Piotr Kacper. Tak jest. I Kacper Kromer staje na linii rzutów osobistych. Szansa na podwyższenie wyniku. I tak się dzieje. Pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Zobaczymy, jak drugi rzut. Drugi rzut za krótki. Przekroczona linia. I z linii bocznej rozpocznie zespół Komarów. I przewinienie Patryka Wala. Przewinienie Patryk Wal. Trzeci jego faul. I to trzeci indywidualny faul tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Dosyć szybko te faule zespołu z kimś. Zobaczymy, czy dotrwają do końca meczu. A skutecznie za trzy punkty odpowiada Jonathan Ikenacho z numerem 3. Zmniejsza przewagę zespołu z kimś do 4 punktów. I mamy efektowne wejście, zaliczone punkty Kacpera Kromera i faulowany podczas rzutu. Będziemy mieli szansę na akcję 2 plus 1. Rzut osobisty, niecelny. Marcin Gortat zbiera. Szybki atak zatrzymany. Indywidualne wejście. Piotr Kacprzak zdobywa kolejne 2 punkty dla swojego zespołu. To już 30 do 26. 4-punktowe prowadzenie zespołu z kimś. Odważne wyjście Kuby Orłowskiego. Sędziowie nie odgwizdali tutaj żadnego przewinienia zespołu Komarów. Piłka po rękach zespołu Komarów ląduje na aucie, zatem Piotr Lepka wybija piłkę z linii końcowej. Daleki trójki. Kacper Kromer. Rzut za 3 punkty, niecelny, ale zbiórka w ataku i dobitka już skuteczne. Zatem zespół z kimś z 6-punktowym prowadzeniem. I mamy odgwizdane przewinienie Kacpra Kromera. A że drużyna z kimś już poza limitem fauli. I to piąty faul drużynowy zespołu z kimś w drugiej kwarcie tego spotkania. Zatem Marcin Gortat staje na linii rzutów osobistych z szansą na zmniejszenie przewagi zespołu z kimś. Siły dużo, ale doświadczenie w tej akcji Marcin ten faul wymusił. I pierwszy rzut osobisty niewykorzystany. I drugi również. Zbiera Piotr Trepka. Marcin Gortat. Wcześniej piłka już była za linią końcową, więc 13 sekund będzie na dokończenie akcji. Efektowny blok Marcina Gortata. Piłka ląduje jednak na aucie i Piotr Trepka rozpocznie z linii końcowej. Mamy jeszcze zmianę w zespole Komarów. Na boisku pojawił się Dominik Stańczyk w miejsce Michała Micielskiego. Indywidualna akcja Piotra Trepki, skuteczne, kolejne 2 punkty tego zawodnika. Bardzo ładna odpowiedź zespołu Komarów. Piotr Kacprzak odpowiada rzutem 2-punktowym, a tymczasem w szybkim ataku zaliczone 2 punkty, blok już po odbiciu piłki o tablicę i punkty lądują na koncie Tomasza Sińczaka.
Zatem ostatecznie wynik 36 do 28 dla zespołu z Kimś. Jeszcze mamy bardzo mocną obronę zespołu z Kimś. I łatwe dwa punkty Kacper Kromer. I rzut niecelny, zespołu Komarów, 10-punktowe prowadzenie. Michał Wicielski już gotowy do powrotu. Z linii końcowej rozpocznie ponownie Piotr Trepka i mamy zmianę w zespole z Kimś Komarów. I jeszcze przerwa na życzenie zespołu Komary. Także wracamy za minutę. Druga przerwa na życzenie. Wracamy na boisko. 5 minut do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Wynik 38 do 28. 10-punktowe prowadzenie zespołu z Kimś. I kto przechwyci? Piotr Kacprzak. Przechwyt. Szybki atak. Podanie do Marcina Gortata. I Marcin skutecznie. Skutecznie. Za dwa punkty. I Kacper Kramarz, bardzo ładne wejście indywidualne tego zawodnika, natomiast rzut niecelny. Tam zawodniki zespołu z Kimś reklamują jeszcze, że był blok, piłka gdzieś tam odbita przez Marcina Gortata, który wysoko ponad obręczą fruwał. Jednak sędziowie nie odgwizdali tutaj. Mamy wynik 32 do 38, a raczej 38 do 32 dla zespołu z Kimś. Piotr Trepka, indywidualne wejście. Rzut nieskuteczny, zbiórka Marcina Gortata. I co sędziowie orzekli? Bardzo aktywna obrona zespołu z Kimś. Tym razem odgwizdany faul. Kacper Kramarz.
Marcin Gorta odstaje na linii rzutów osobistych. Szansa na zmniejszenie przewagi zespołu z kimś. I pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Pięciopunktowe prowadzenie zespołu z kimś. I drugi również wykorzystany. Zatem już tylko 4 punkty przewagi zespołu z kimś. Kacper Kramarz wyprowadza akcję ofensywną swojego zespołu. I odgwizdany błąd kroków Filipa Tonkiela. Zatem zespół Komarów rozpocznie z linii bocznej boiska. Piłkę wyprowadza Piotr Kaczczak. Podanie do Marcina Gortata pod kosz. Marcin Gortat z Filipem Tonkielem. Marcin opuszcza boisko, nadeptuje na linii końcową boiska, zatem mamy stratę i piłka wędruje z powrotem do zespołu z kimś. Mamy kolejną zmianę w zespole z kimś. Na chwilę poczekł strzec Tomek Sińczak, a przed nami kolejna akcja dla siebie, że bronią mistrzowskiego tytułu. Równo z końcową syreną na tą akcję Kacper Kramarz próba rzutu za 3 punkty niecelnie, ale mamy skuteczną obronę zespołu z kimś i piłka nie trafia do Marcina Gortata. Mamy szybkie przeniesienie piłki na boisk, na połowę przeciwnika. Rzut za 3 punkty niecelny. Kacper Kramarz biurka w ataku. Jeszcze jedna próba rzutu za 3 punkty, również niecelna. I mamy przewinienie. A faulował z numerem 31 Rafał Miller. Trzeci faul indywidualny tego zawodnika. I jednocześnie jest to piąty faul drużynowy w tej kwarcie zespołu Komarów. Zatem Piotr Trepka staje na linii rzutów osobistych. Z szansą, z dwiema szansami na zdobycie punktów. I pierwszy rzut osobisty, minimalnie za krótko. Drugi również niecelny, ale mamy zbiórkę ofensywną Filipa Tonkiela. I próba rzutu zablokowana przez Marcina Gortata. Piłka ląduje na aucie. Zatem za linii końcowej rozpocznie zespół z kimś. Mamy jeszcze zmiany w obu zespołach. Boisko opuszcza Dominik Stańczyk, a w jego miejsce z numerem 8 Adam Kikowski. I jeszcze w zespole z kimś z numerem 20 pojawia się Igor Grodzki. I skutecznie za 2 punkty zespół z kimś 40-34. Piotr Kacprzak, nieskuteczna akcja ofensywna. Nie mamy akcję ofensywną. Zespół z kimś, Filip Tonkiel z linii rzutów osobistych. Minimalnie przestrzelony ten rzut zbiera Piotrek Kacprzak. I to zespół Komarów staje przed szansą na zmniejszenie przewagi zespołu z kimś. I mamy przewinienie, a przewinił Piotr Trepka. To drugi faul indywidualny tego zawodnika w dniu dzisiejszym. I będziemy mieli kolejne rzuty osobiste. I jednocześnie zmiany. Piotr Trepka opuszcza to boisko, a w jego miejsce z numerem 13 Adrian Kaczmarek. Na linii rzutów osobistych z zespołu z Komarów Michał Micielski. I pierwszy rzut osobisty, niecelny.
drugi ruch, drugi celny. 5 punktów przewagi zespołu z Kimś. Blisko przechwytu zespół z Komarów. Michał Micielski, piłka opuściła boisko. Zatem Kuba Orłowski rozpoczyna z linii bocznej. I mamy przewinienie kolejne z numerem 31 Rafał Miller i to czwarty faul indywidualny tego zawodnika, zatem Rafał opuszcza boisko, w jego miejsce z numerem 20 Maciej Rasiński, a na linii rzutów osobistych z numerem 13 Adrian Kaczmarek. I pierwszy rzut osobisty celny. Drugi również, zatem wynik 42 do 35 dla zespołu z Kimś, aktualnych mistrzów ligi CNBA. Dwie próby rzutu zespołu z Komarów, obie niecelne i mamy zbiórkę Kacpera Kramarza w szybkim ataku, faulowany przez Adama Micielskiego. Trzeci faul indywidualny tego zawodnika w dniu dzisiejszym i Kacper Kramarz staje na linii rzutów osobistych. 59 sekund do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania, 42 do 35 dla zespołu z Kimś. I pierwszy rzut osobisty, niewykorzystany. Rzut mamy zaliczony. Drugi celny i jednocześnie odgwizdane przewinienie. Numer 4 Filipa Turgiela. Już niebezpieczeństwo, 4 faule. A faulował z numerem 9 Filip Tomkiel. A faulowany Marcin Gortat staje na linii rzutów osobistych z szansą na zmniejszenie przewagi zespołu z Kimś. Mamy zmianę oczywistą. Filip Tomkiel opuszcza boisko, w jego miejsce Kacper Kromę. Marcin Gortat, pierwszy rzut osobisty, minimalnie niecelny. Drugi również zbiera Kuba Orłowski i to on napędza akcję swojego zespołu. Mamy odgwizdane przewinienie z numerem 7 Michał Micielski i to jest czwarty faul tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Zatem Michał opuszcza boisko, a w jego miejsce Jonathan Inkenacho. A dwa rzuty wolne wykona Igor Grodzki. A na linii rzutów osobistych Igor Grodzki. Szansa na podwyższenie wyniku, pierwsza niewykorzystana. Druga również, kto zbierze? Zbierają Komary. Piotrek Kacprzak, szybko do przodu. Jonathan Inkenacho, niecelne podanie do Piotra Kacprzaka, piłka ląduje na aucie, zatem zespół z Kimś rozpocznie swoją akcję ofensywną. Odważne wejście Kacpra Kramarza, rzut jednak niecelny i Marcin Gortat zbiera i wyprowadza akcję ofensywną swojego zespołu. Piotr Kacprzak, odważny rzut, za 3 punkty, skutecznie. I jeszcze
Piotr Kasprzak popisuje się efektownym blokiem i na sekundę do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania o czas prosi zespół z Kimś. Zobaczymy, jaka akcja została rozrysowana zespołowi z Kimś. Jak to rozegrają ostatnią sekundę tego spotkania, tej kwarty spotkania. Próba rzutu nieudana, zatem ostatecznie pierwsza połowa tego spotkania kończy się wynikiem 43 do 38. 5 punktów przewagi zespołu z Kimś. Zapraszamy na chwilę przerwy. I rozpoczynamy drugą połowę tego spotkania. Wynik 43 do 38 dla zespołu z Kimś. I piłkę rozpoczyna zespół Komarów. Marcin Gorta skutecznie otwiera wynik drugiej połowy. To już 40 do 43. Tylko 3 punkty przewagi zespołu z Kimś. I mamy odgwizdane przewinienie Piotra Trepki. Drugi faul indywidualny tego zawodnika w dniu dzisiejszym. Nie, przepraszam, trzecie. I zespół z Kimś rozpocznie z linii końcowej. Niestety nadepnięta linia boczna, zatem próba rzutu za 3 punkty niezaliczona i piłka wraca z posiadania zespołu z Kimś. Kacper Kramarz przy piłce. I bardzo ładny hak z pół dystansu. Z numerem 33 Mateusz Staniaszek, przepraszam. I za 3 punkty próba nieudana. Adam Kikowski, natomiast Marcin Gorta podczas próby zbiórki ofensywnej faulowany, a faulował Kacper Kromer. Zatem Komary z linii końcowej. Bardzo ładna akcja. Piotr Kacprzak spod samego kosza. Piotr Kacprzak. Doprowadza do wyniku 45-42. I próba rzutu za 3 punkty. Patryk Wal mocno niecelnie zbiera Marcin Gortat. I to Komary wyprowadzają swoją akcję ofensywną. Szansa na zmniejszenie przewagi, a może nawet do doprowadzenia do remisu. Ja po prostu
I niestety błąd. 24 sekund. Drugi raz niestety punkty nie są zaliczone. Tym razem posylenie 24 sekund. Przekroczenie czasu na akcję, zatem piłka wraca do zespołu z kimś. Wynik bez zmian 45-42. Kacper Kromer oddaje do Patryka Wala. Patryk, indywidualna akcja. Niestety przestrzelone, bardzo ładnie tutaj powiesił Marcina Gortata w powietrzu. I skuteczne przeniesienie akcji, szybki atak, ładne podanie do Marcina Gortata. Marcin bez problemu sobie tutaj poradził, ale skutecznie odpowiada Kacper Kramarz. Akcja dwupunktowa, wejście pod sam kosz, przy asyście trzech zawodników zespołu Komarów. I Kacper skutecznie w ofensywie. Marcin Gortat próba rzutu z pół dystansu, niecelnie. Marcin reklamuje tam gdzieś faul, ale również po drugiej stronie Kacper Kramarz, wejście nieskuteczne. I niestety uciekła piłka Michałowi Micielskiemu. I piłka z powrotem wraca w posiadanie zespołu z kimś. 6 minut 50 sekund do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania. Piotr Trepka wyprowadza akcję ofensywną swojego zespołu. Rzut mocno niecelny. Tam gdzieś jakaś kontuzja się pojawiła. Piotr reklamuje. Tutaj prosi o zmianę. Niestety nie ma takiej możliwości jeszcze. Musimy dograć akcję do końca. Za 3 punkty próba rzutu z numerem 30 Szymon Rosiński. I skuteczna odpowiedź zawodnika z numerem 33 Mateusza Staniaszka. Odważne wejście. I jeszcze mamy faul Kacpra Kramarza. Kacper Kramarz po raz trzeci. I mamy możliwość zmiany. Opuszcza boisko Piotr Trepka, a w jego miejsce Kuba Orłowski. Piotra Trepkę zastąpił Kuba Orłowski. Odważne wejście Piotra. Zakończenie faulem, a faulował Patryk Wal i to jest jego czwarty faul indywidualny. I Piotr Kacprzak staje na linii rzutów osobistych. Szansa na zmniejszenie przewagi zespołu z kimś. I pierwszy rzut osobisty przestrzelony. Drugi celny. Celny i zmiana. Wynik 45 do 49. Mamy zmianę w zespole. Z kimś Patryk Wal opuszcza boisko, a w jego miejsce z numerem 25 Tomasz Sińczak. Odgwizdane. Przewinienie, błąd kroków Kuby Orłowskiego, zatem piłka z linii bocznej dla zespołu Komary. I przewinienie odgwizdane. Kolejne przewinienie po stronie Tomaszowi Sińczakowi. Tomasz Sińczak. Drugie przewinienie indywidualne tego zawodnika, a faulowany Piotr Kacprzak staje na linii rzutów osobistych. To już piąty faul drużynowy zespołu z kimś w trzeciej kwarcie. No, pierwszy rzut osobisty za krótko. No i drugi wykorzystany. 46 do 49. Trzypunktowe prowadzenie zespołu z kimś na 5 minut 33 sekundy do zakończenia tego trzeciej kwarty tego spotkania. Odważne wejście Kacpra Kromera. Nie bał się Marcina Gortata.
zespół Komarów ciągle w akcji ofensywnej. I odważne wejście zawodnika z numerem 30, Szymona Rasińskiego. Szymon faulowany. A faulował z numerem 25, Tomasz Sińczak. Trzeci faul indywidualny tego zawodnika. I jednocześnie Szymon Rasiński staje na linii rzutów osobistych. Szansa na zmniejszenie przewagi. I pierwszy rzut osobisty niewykorzystany. Drugi wykorzystany. Zatem dwupunktowe prowadzenie zespołu z kimś. I to Kasper Kramarz wyprowadza akcję ofensywną. Szybka decyzja. Rzut za trzy punkty. Niecelnie, ale ciągle przy piłce utrzymuje się zespół z kimś. Druga trójka Kaspra Kromera, również niecelna. Zbierają Komary. Szybkie podanie do Marcina Gortata. A Marcin w indywidualnej akcji. Bardzo ładne wejście pod kosz. I wracamy po przerwie na boisko. Wynik 49 do 49. Kolejny remis w tym spotkaniu. I zobaczymy, jak zespół z kimś wyprowadzi swoją akcję ofensywną. Kacper Kramarz indywidualnie. Nie było tam pomocy w obronie. I Kacper bezwzględnie wykorzystał to, zdobywając kolejne dwa punkty dla swojego zespołu. No i mamy kolejny faul na Piotrze Kacprzaku. I Piotr staje ponownie na linii rzutów osobistych. Szansa na doprowadzenie do kolejnego remisu w tym spotkaniu. I pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Drugi również, zatem kolejny remis w tym spotkaniu. 51 do 51 na 4 minuty 6 sekund do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania. Kacper Kramarz, odważne wejście. Piłka przeleciała nad rękami wysoko wyskakującego Marcina Gortata, jednak minimalnie przestrzelony ten rzut. Brawo za odwagę, no, za skuteczność troszeczkę mniejsza. Próba rzutu z pół dystansu. Szymon Rasiński minimalnie niecelnie, ale Marcin Gortat robi robotę pod koszem. Kolejna zbiórka ofensywna. Podwojany tam Marcin w ataku. Bardzo ładne przeniesienie piłki po obwodzie. I Piotr Kacprzak za trzy punkty doprowadza do prowadzenia zespołu Komarów. I mamy kolejne przewinienie odgwizdane, tym razem z numerem 30, Szymon Rasiński.
I to drugi faul indywidualny tego zawodnika. I jednocześnie pierwszy faul drużynowy zespołu Komarów w tej kwarcie. Mamy zmiany powrotne. O wojsko w zespole z kimś opuszcza Kacper Kramarz oraz Tomasz Sińczak, a w ich miejsce Filip Tonkiel oraz Piotr Trepka. I bardzo ładnie odpowiada Kuba Orłowski. Dwa punkty na koncie tego zawodnika lądują w tym momencie i już tylko jednopunktowe prowadzenie zespołu Komarów. I za trzy punkty próba rzutu z numerem 8 Adam Kikowski, niecelnie, szybka kontra zespołu z kimś. Pierwszy rzut niecelny, drugi rzut również niecelny. Już mocno zmęczeni zawodnicy Komarów. Zobaczymy, jak odpowiedzą. Za trzy punkty z numerem 7 Michał Micielski, niecelnie. I skuteczna obrona tym razem zespołu Komarów. Przypomnę, że sponsorami i partnerami NBA są Urząd Miasta Łodzi, Basket Zone, Restauracja Serwantka, Kino Helios, Sukcesja, Zkreska, Lidapolitika.pl, księgarnia internetowa oraz Studio W, agencja reklamowa, a partnerem technicznym jest firma Spalding. Przypomnę także, że bezpośrednio po zakończeniu tego spotkania ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych zawodników i najlepszych drużyn we wszystkich ligach CBA. I wracamy po przerwie. Minuta 47 do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania. Wynik 54-53. Jednopunktowe prowadzenie zespołu Komarów. I skutecznie z pół dystansu Marcin Gorta. Indywidualna akcja. Kuba Orłowski skutecznie spod kosza na dwa punkty. Wynik 56-55 dla zespołu z Komarów. Tylko jednopunktowe prowadzenie. Zobaczymy, jak zespół Komarów rozwiąże ten atak. Indywidualne wejście Marcina Gortata. Nieskutecznie, ale mamy kolejną zbiórkę w ataku. Dominik Stańczyk. Jeszcze próba rzutu z pół dystansu, również niecelna, zbiera zespół z kimś. I Kuba Orłowski za trzy punkty. Skutecznie. I mamy kolejną zmianę prowadzenia w tym spotkaniu. 56-58 dla zespołu z kimś. Oba zespoły mocno zmęczone. Tu mamy przechwyt Piotra Kacprzaka.
I ostatecznie trzecia kwarta tego spotkania kończy się wynikiem 56-58 dla zespołu z Kimś. A my zapraszamy na krótką przerwę i wracamy na czwartą odsłonę tego spotkania. I wracamy po przerwie na boisko. Wynik 56-58. Dwupunktowe prowadzenie zespołu z Kimś. I Piotr Krepka do Kacpra Kromera. Kacper indywidualnie, kryty przez Marcina Gortata. I skuteczna ta akcja ofensywna. A Marcin Gortat fauluje i będziemy mieli szansę na akcję 2 plus 1. Będziemy mieli zatem szansę na dodatkowy punkt z rzutu wolnego. Dla przypomnienia, drugi faul indywidualny Marcina Gortata w tym spotkaniu. Piłka już poza linią końcową, a raczej Marcin Gortat poza linią końcową, a piłka odbija się od niego zatem. I piłka dla zespołu z Kimś. Marcin Gortat wywrócony. Nadeptuje na linię końcową, a raczej wywraca się na linię końcową boiska. Kolejne przewinienie i piłka ciągle w posiadaniu zespołu z Kimś. A faulował z numerem 14 Tomasz Woźniak. I mamy kolejne przewinienie tego samego zawodnika z numerem 14 Tomasza Woźniaka. I ponownie z linii końcowej Piotr Trepka. Mają zawodnicy w czarnych strojach. Mamy rzut nieskuteczny. Gra do ostatniej sekundy do spotkania. Marcin Gortat tam przy linii, bo przy połowie zamknięty. Jeszcze próba rzutu. Piotr Kacprzak za 3 punkty. Minimalnie przestrzelony ten rzut. Ale zespół Komarów utrzymuje się przy piłce. I skutecznie spod kosza Tomasz Woźniak. Kacper Kramarz, zdecydowanie niższy zawodnik, nie miał tutaj żadnych szans. Indywidualna akcja Piotra Trepki, faulowany, a przewinił z numerem 11 Dominik Stańczyk. I to drugi faul indywidualny tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Symulowanie faula w ataku. I będziemy mieli Piotra Trepkę na linii rzutów osobistych. Szansa na podniesienie wyniku swojego zespołu. Jeden rzut wolny. Dwa. Pierwszy rzut osobisty za krótko. Jeszcze jeden wolny dla z Kimś. Dwupunktowe prowadzenie. Obrońców tytułu. 8 minut 41 sekund. To zakończenie czwartej kwarty. Drugi rzut osobisty również niewykorzystany. To zbiera zespół Komarów. Nie ma chętnego do rzutu. Były szanse, no niestety nadepnięta linia boczna przez Adama Kikowskiego i piłka wraca z powrotem do zespołu z Kimś. Kacper Kramarz napędza akcję ofensywną, podanie po obwodzie. Mocne wejście Kacpra Kromera. Rzut nieskuteczny. Mamy jeszcze jakąś kontuzję? Chyba. Całe szczęście, chyba nic poważnego. Przewinił Piotr Trepka. Czwarty faul Piotrka w dzisiejszym meczu. To czwarty faul indywidualny tego zawodnika w dniu dzisiejszym. I jednocześnie zagrożeni faulami. Pierwszy faul drużynowy. Patryk w zespole z Kimś, natomiast w drużynie Komarów na 4 faula grają Michał Micielski i Rafał Miller.
Mamy zmiany w zespole z kimś. Boisko opuszcza Piotr Trepka, a w jego miejsce z numerem 13 Adrian Kaczmarek. I Marcin Gortat skutecznie spod kosza doprowadza do kolejnego remisu w tym spotkaniu, 60-60. A w tej chwili popisuje się jeszcze skutecznym blokiem. Piłka ląduje na aucie. Odbita przez zawodniku, z któregoś z zawodników, zespołu z kimś. I mamy kolejną zmianę w zespole z Komarów. Boisko opuszcza Jonathan Gnaczo, a w jego miejsce z numerem 30 Szymon Rasiński. I równo z końcową syreną akcji za 3 punkty skutecznie z numerem 8 Adam Kikowski. I mamy kolejny przechwyt zespołu Komarów. 3-punktowe prowadzenie tego zespołu. Szansa na podwyższenie prowadzenia. Marcin Gortat. Kryty przez Kubę Orłowskiego. Podwajany. Oddaje piłkę na obwód. Za 3 punkty niecelnie zbiera Patryk Wal. I Kuba Orłowski wyprowadza akcję ofensywną zespołu z kimś. Piłka wędruje do Kaspra Kramarza. Kasper postraszył wejściem. Oddał piłkę. Ładnie chodzi piłeczka. Z zera. Próba rzutu za 3 punkty. Patryk Wal niecelnie zbiera z numerem 7. Adam Micielski. I to zespół Komarów wyprowadza akcję ofensywną. Ciągle 60-63. Dla zespołu Komary. Jeszcze jedna próba rzutu za 3 punkty. Adam Kikowski niecelnie i Kasper Kramarz napędza akcję ofensywną swojego zespołu. Podanie do Filipa Tonkiela. I mamy kolejny błąd kroków. Tym razem Patryk Wal i piłka dla zespołu Komarów. Mamy kolejne zmiany. A jeszcze zespół Komarów poprosił o czas, także zapraszamy na 60 sekund przerwy i wracamy na ostatnie 6 minut tego spotkania. Punktowe prowadzenie i piłka dla tego zespołu z linii bocznej. Piotr Kacprzak. I ładnie indywidualna akcja Szymona Rasińskiego, który doprowadza do 5-punktowego prowadzenia zespołu z Komary. I piłka ląduje na aucie, odbita przez któregoś zawodnika z Komarów. I mamy 7 sekund na dokończenie akcji przez zespół z kimś. Rzut zera za 2 punkty. Zbyt krótki. Kacper Kromer nie dorzucił piły. I szybciutkie przeniesienie ataku.
na drugą połowę boiska. 13 sekund na dokończenie akcji przez Komarów. Akcja ofensywna wstrzymana, przerwana. Piłka ląduje na aucie. Komary utrzymują się ciągle przy piłce. Piotr Kacprzak naprzeciwko Patryka Wala. Odważne wejście Piotrka. Nieskuteczny rzut. Zespół z kimś zbiera. I to ten zespół stanie na przed szansą zmniejszenia przewagi Komarów. Kacper Kramarz za 3 punkty. Minimalnie przestrzelony rzut. Zbiera Marcin Gordat. Uspokojenie gry. Kolejne przewinienie Kacpra Kramarza, czwarte w tym spotkaniu, indywidualny faul tego zawodnika. Kacpra Kramarza. I jednocześnie trzeci faul drużynowy w tej kwarcie. Zatem piłka z boku dla zespołu z Komarów. I odgwizdane przewinienie Piotrka Kasprzaka. Błąd kroków, piłka z boku dla zespołu z kimś. Indywidualna akcja Kacpra Kromera. Skuteczna obrona Komarów. I to Komary wyprowadzają akcję ofensywną w tym momencie. Marcin Gortat przy piłce. Podaje na obwód. No i mamy przechwyt Kacpra Kromera. I zespół z kimś wyprowadza akcję ofensywną. Piotr Trepka. Podanie na obwód. Próba rzutu za 3. Minimalnie niecelnie. Patryk Wal zbiera piłkę. I z numerem 33, próba rzutu za 3 punkty, niecelna, kolejna zbiórka ofensywna zespołu z kimś. I kolejna, ostatecznie Piotr Trepka zbiera w ofensywie i skutecznie dobija pomimo asysty defensywnej Marcina Gortata. I skuteczne odpowiedź Michała Micielskiego. Jest też faulowany, a to oznacza, że... I Michał Micielski zalicza 2 punkty, faulowane przy rzucie, zatem staje jeszcze na linii rzutów osobistych, a faulował Patryk Wal. I to jest niestety 5. faul indywidualny tego zawodnika w dniu dzisiejszym, także kończy on udział w dzisiejszym spotkaniu. A na linii rzutów osobistych Michał Micielski z szansą na podwyższenie wyniku. Rzut osobisty niecelny. Piłka ląduje na aucie, także piłka dla zespołu z kimś. Reakcja indywidualna. Filip Tonkiel spod kosza. Pomimo mocnej obrony zespołu Komarów jakoś udało mu się wcisnąć piłkę do kosza. Wynik 64-67 na 2 minuty i 15 sekund do zakończenia czwartej kwarty tego spotkania. Piotr Kacprzak. Próba rzutu za 3. Nieskuteczna. Jest numerem 33. Mateusz Staniszek napędza akcję ofensywną swojego zespołu. I skuteczne podanie do Filipa Tonkiela. I mamy wynik 66-67. Niecałe 2 minuty do zakończenia tego spotkania.
i zespół z Kumaru w akcji ofensywnej. I skuteczna obrona Piotra Trepki. Szybkie przeniesienie gry na połowę przeciwnika. Filip Tomkiel postraszył rzutem. Oddał do swojego kolegi, a z numerem 20 Maciej Rosiński zdobywa kolejne dwa punkty i jednocześnie doprowadza do jednopunktowego prowadzenia zespołu z kimś. I w tym momencie zespół Komarów. Tak? To jest zaanonsowany. Zaanonsowany czas, jednak nie. Wracamy na boisko. To tylko zmiany. Na boisku pojawia się Marcin Gortat oraz Jonathan Kenacho. 20,5 przewagi obrońcą tytułu drużyny z kimś. Marcin Gortat w akcji ofensywnej. Rzut nieskutecznie, ale mamy zbiórkę ofensywną z numerem 11 Dominik Stańczyk. I jeszcze faul, przewinienie techniczne odgwizdane któremuś z zawodników zespołu z kimś. Najprawdopodobniej z numerem 33, tak dokładnie. Mateusz Staniszek, przewinienie niesportowe. I na linii rzutów osobistych staje Dominik Stańczyk. 2 rzuty wolne. Dominik Stańczyk i będzie jeszcze piłka z boku dla drużyny Komarów. 2 rzuty osobiste. Pierwszy wykorzystany. '70-68. Drugi również. Jeszcze piłka w posiadaniu Komarów. Minuta do zakończenia tego spotkania. 68-71. Jeszcze jedna zbiórka ofensywna Dominika Stańczyka. Rzut za nieskuteczny. Zespół z kimś rozpoczyna akcję ofensywną. Niewiele czasu. 3-punktowe przewodzenie. I rzutem za 3 punkty Kasper Kromer doprowadza do remisu. Mamy 34 sekundy do zakończenia tego spotkania. I skuteczna odpowiedź. Piotrek Kacprzak za 2 punkty. 25 sekund do zakończenia tego spotkania. Piłkę wyprowadza Piotr. Sekund na dokończenie tej akcji, ale mamy time out.
akcji NBA, który kończy się bardzo emocjonującymi akcjami. I wracamy po przerwie. Na ostatnie 13 sekund tego spotkania. 73-71. Dwupunktowe prowadzenie zespołu Komarów. Zobaczymy, jak akcję ofensywną rozwiąże zespół z kimś. Mamy przewinienie. I odgwizdane przewinienie z numerem. A faulował z numerem 23 Piotr Kacprzak. Drugi faul indywidualny tego zawodnika. I Jakub Orłowski stanie na linii rzutów osobistych. I pierwszy rzut osobisty wykorzystany. Zatem jeżeli drugi będzie celny, będziemy mieli remis w tym spotkaniu na 9 sekund do zakończenia tego spotkania. Drugi rzut osobisty, niecelny, zbiera Marcin Gortat. Piłka ląduje na aucie. 6 sekund. 6 sekund do końca. I w tym momencie zespół Komarów prosi o kolejny czas. Zespół Komarów prowadzi jednym punktem z zespołem z kimś. Piłka dla Komarów. Piłka dla Komarów. 4 sekundy do końca. I mamy kolejne przewinienie Filipa Tomkiela. To już piąty faul indywidualny tego zawodnika, także kolejny zawodnik zespołu z kimś spada za faule, a na linii rzutów osobistych staje Piotrek Kacprzak. Filip Tomkiel opuszcza boisko, w jego miejsce Kacper Kramarz. Piotr Kacprzak. I pierwszy rzut osobisty, niewykorzystany. Drugi również za krótko. Piłka ląduje na aucie. Mamy sekundę do zakończenia tego spotkania. I jeszcze ostatni czas w tym spotkaniu dla drużyny z kimś.
To, na co czekaliśmy. Zakończenie 46. edycji. O wszystkim decyduje ta ostatnia sekunda. Nie będziemy mieli ostatnią akcję tego spotkania. Może niekoniecznie, ale zobaczymy. Zespół z kimś. Sekundę i 30. będzie miał na wykonanie ostatniego rzutu w tym spotkaniu. Znawia grę Piotr Trębka. I spotkanie kończy się wynikiem 73-72 dla zespołu Komary. A skutecznym blokiem popisał się Piotrek Kacprzak na Kacprzak-Romerze. Zatem dziękujemy Państwu za oglądanie. Komary zdobywają mistrzostwo ligi CNBA w tym sezonie. Gratulujemy zespołowi. Zapraszamy Państwa jeszcze do pozostania na oglądania tej transmisji. Będziemy jeszcze mieli przed nami wręczenie nagród dla najlepszych zespołów tej ligi, dekoracje zwycięzców. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy na kolejne relacje na kanale CNBA TV. A zapraszamy na występ zespołu Gdzie ja stoję Król, Urban Dance Zone, 3 minutki, a już za momencik ceremonia wręczenia nagród, więc prosimy o pozostanie na miejscach, już za chwileczkę rozdamy nagrody, a teraz już Gdzie ja stoję Król.